Biuletyn Informacji Publicznej jest dla nas bardzo ważnym sposobem na udostępnianie informacji o nas jako organizacji. Po to jednak, żeby spełniał tę funkcję, musieliśmy wprowadzić różne informacje, które będą interesujące dla otoczenia. Jedną z takich informacji jest to, jakie zawieramy umowy zlecenia i o dzieła finansowane ze środków publicznych. Mamy taką listę, stale ją aktualizujemy. Nie ma z tym żadnego problemu prawnego. Są wyroki sądowe, które mówią, że taka informacja powinna być dostępna. Powinna być też dostępna umowa źródłowa, jeśli ktoś o nią zawnioskuje. Przy czym, jeżeli byśmy mieli pokazać umowę, którą z kimś zawarliśmy, musimy tam zanonimizować pewne dane. Możemy zostawić imię, nazwisko i kwotę, natomiast nie możemy informować o tym, gdzie kto mieszka i o innych danych, które są związane z tą osobą. Oprócz umów zleceń i umów o dzieło, też mamy rejestr umów o pracę oraz informacje o tym, jaki jest zakres obowiązków osób, które są płacone ze środków i tutaj nie tylko publicznych, ale też prywatnych, bo z naszego punktu widzenia w zasadzie powinniśmy się rozliczać z jednych i drugich, bo to są osoby z nami najbliżej związane, nasi pracownicy. Żeby to zrobić, tu już nie było takie oczywiste, jaka jest sytuacja prawna, więc poprosiliśmy naszych pracowników o to, żeby podpisali takie specjalne zgody. Zdając sobie jednak sprawę z tego, że to nie jest tak, że oni przychodzili na tych warunkach do pracy, wcześniej tę kwestię wielokrotnie dyskutowaliśmy, no i było to w pewnym momencie dosyć oczywiste dla wszystkich, że takie zgody podpiszemy. Nie było też żadnego powodu do tego, żeby się wstydzić, wręcz odwrotnie, lubimy pokazać, że jesteśmy wynagradzani, ale uważamy, że wykonujemy bardzo dobrą pracę. Jest jeszcze jedna rzecz, którą dopiero niedawno zaczęliśmy prowadzić, to jest rejestr wniosków, które wpływają do nas i odpowiedzi na te wnioski. To już jest bardziej taka nasza działalność misyjna. Chcemy pokazać urzędom, że coś takiego można prowadzić i że jeżeli ktoś nas pyta o jakąś informację, to my powinniśmy uważać, że ta informacja jest na tyle ważna, że wszyscy inni powinni też mieć możliwość się z nią zapoznać. Chcielibyśmy, żeby urzędy tak w przyszłości robiły. My robimy to na dosyć małą skalę, ale staramy się robić to systematycznie. Jawność jest bardzo ważnym elementem naszej polityki organizacyjnej i bardzo zachęcam, żeby była też elementem polityki każdej organizacji. To buduje zaufanie i to nie tylko zaufanie do tej jednej organizacji, ale do organizacji w ogóle. Nie boli, bardzo dużo rzeczy usprawnia i w jakimś sensie zmusza do tego, żeby pomyśleć o tym, czy zawsze jesteśmy zgodni z zasadami, a jeżeli nie jesteśmy, to zmusza do tego, żeby wprowadzić różne poprawki.